Dojeżdżamy do zakrętu, zrzucimy sobie jeden bieg. Nie jest to zakręt mocny, ale trzeba rozwolnić. Szulka. I teraz widzimy. Odbijamy się od krawężnika, patrzymy po lusterko. Bez hamulca. Jeszcze nie. I teraz łamiemy go, nikogo nie ma i sobie jedziemy. Tutaj dojeżdżamy. Następny, jedziemy śmiało. Następny zakręt, ten bardzo minimalny, wypuszczamy. I następny zakręt jest dość ostry i bez widoczności. Przyhamowujemy, redukcja do trójki. Przód, puścić sprzęgło. Jeszcze nie kręcimy, jeszcze. I teraz kręcimy, jedziemy sobie spokojnie. I gaz, gaz. Przyspieszamy. Następny bieg. I tutaj wypuszczamy. Jeszcze i dopiero kręcimy. I trzeba się przyzwyczaić do tego, że tym samochodem się inaczej jeździ. Znowu jest lekki zakręt w prawo, patrzymy lewe lusterko, odbijamy się od krawężnika i jak koła przejdą, jeszcze nie, i teraz dopiero dołamujemy. Mamy bardzo trudny zakręt w prawo, później będzie w lewo i tutaj trzeba będzie również, jesteśmy przed zakrętem, rozszerzmy sobie, żebyśmy za zakrętem mogli się przytulić do prawego krawężnika. Wolniutko. Jedziemy. Prosto. Łamiemy. I kierunkowskaz w lewo i łamiemy trójeczka. O. I jedziemy i łamiemy. I jedziemy. I przyspieszamy. I następny bieg. Wiadomo mniej więcej jak trzeba się zachować? Tak, wiadomo. Czyli kursant dostał, osoba ucząca dostała odpowiednie narzędzia, jak pokonywać który zakręt i sobie według własnej oceny tych narzędzi musi używać. Tak jak mówiłem wcześniej, później będzie to intuicyjne, ale na początku trzeba na to bacznie zwrócić uwagę.